Wszystkich, którzy mieli dodatkową lekcję WF-u i musieli biec z szóstego piętra z Pałacu Kultury tutaj do nas. Mam nadzieję, że to było dosyć odświeżające. Na szczęście nie jest jeszcze bardzo zimno, więc mam nadzieję, że jakoś uda się to osłodzić i moje wystąpienie będzie ciekawe, inspirujące i takie bardzo, bardzo kreatywne. Temat mamy kolor, tak? Ja zasłoniłam wszystkim oczy. Mamy czerń, to też jest kolor. Ja zawsze tak sobie myślałam. Kolor potrafi łączyć, prawda? Mamy blondynki, które trzymają się razem, brunetki, które trzymają się razem. Kolor też potrafi dzielić. Kolor skóry, ostatnio kolor flagi na przykład. Chcemy tym razem zaprzeczyć stereotypowi. Chcę na bazie moich doświadczeń tutaj w pracy z osobami niewidomymi pokazać, że mimo tego, że kolor właśnie potrafi być tą taką granicą, o czym będę mówiła zaraz i tu muszę z góry przeprosić, mam przed sobą nieprzespaną noc, małe dziecko, dużo płaczu, taka sytuacja, więc jeżeli troszeczkę pomknę w ten taki ciemny chaos, to mam nadzieję, że ktoś tutaj z tyłu mnie sprowadzi na ziemię i będziemy już się trzymać pewnej linii. Powiem może coś o sobie, oprócz tego, że jak wspomniałam przed chwilą, jestem świeżo upieczoną mamą, 3,5-miesięcznej Melanii. Jestem wegetarianką, osobą, która lubi sport, podróże, no takie typowe rzeczy, które lubi osoba w moim wieku, czyli 32-latka. Jestem zakochana w swojej pracy. Mam nadzieję, że nie brzmi to jakoś bardzo dziwnie. Sam fakt, że wracam do pracy, wróciłam tydzień temu po bardzo krótkim urlopie macierzyńskim, świadczy o tym, że jestem związana z tym miejscem bardzo mocno. Miejsce tworzą ludzie, ja pracuję z fantastycznymi ludźmi. To są osoby niewidome i słabowidzące w znacznym stopniu. Nigdy przedtem, zanim przyszłam tutaj na niewidzialną wystawę niespełna 3 lata temu, nie znałam osoby niewidomej, żadnej. Był to dla mnie totalnie nowy jakby tryb, na który musiałam się przestawić niejako. Byli to nowi ludzie, nowe środowisko i weszłam w nie całkiem gładko. Jak sądzę, myślę, że receptą na to jest brak uprzedzeń i brak stereotypów. Zaczęłam na początku mówić o tym, że ten kolor, ta czerń, którą tutaj wszyscy macie przed sobą, o ile nikt nie podgląda oczywiście, jest pewnego rodzaju granicą. Tak, czym jest kolor? Kolor tak naprawdę to jest zbiór pigmentów, trochę światła, a jak się okazuje, nie każdy ma okazję tego doświadczać. Pracuję z ludźmi, którzy nie widzą od urodzenia, dla których kolor jest totalną abstrakcją. Pracuję z ludźmi, którzy stracili wzrok na skutek różnych okoliczności życiowych, na skutek wypadku, na skutek chorób i pewnych powikłań, którzy jakby kolor odczuwali w pewnej części swojego życia. W tym momencie gdzieś to się zamazuje. Często rozmawiam o różnych rzeczach, również o tak prozaicznych sprawach, jakimi są kolory. Zdarza się, że osoby, które tracą wzrok gdzieś w początkowym etapie swojego życia, nie pamiętają już, czym jest zieleń, czym jest czerwień. Jest taka fantastyczna książka, nazywa się ona Czarna Książka Kolorów. Zresztą jest ona tutaj u nas bardzo mocno promowana i dostępna. Z jednej strony można powiedzieć, że to jest przypowiastka dedykowana dzieciom, które nie bardzo wiedzą, czym jest środowisko osób niewidomych, w jaki sposób można tak naprawdę zarazić empatią, jak można pokazać tym dzieciom, otworzyć im oczy na problematykę tego środowiska. Została ona stworzona kilka lat temu, teraz dostaje kolejne nagrody. Jej wartością jest to, że tak naprawdę, wbrew temu, co głosi tytuł, Czarna Książka Kolorów, jest ona całkowicie pozbawiona właśnie barw. Jest drobna treść. Jest tak naprawdę system punktowy, czyli tak zwany braille, którym jest niejako przyozdobiona. Myślę, że czytelnicy tej książki, mało dzieci nie znają systemu punktowego, systemu brajlowskiego, w związku z tym jest to tylko i wyłącznie jakaś dodatkowa dekoracja. Ilustracje w tej książce, bardzo piękne, również są czarne. Jeżeli ktoś oczywiście będzie miał ochotę, zapraszamy po naszej prelekcji do obejrzenia tej książeczki. Jest bardzo krótka, ale naprawdę bardzo piękna. Opowiada ona o małym chłopcu Tomku, który nigdy w życiu nie widział, nie wie, czym są kolory. Zapytany, powiedzmy, w tle, czym jest dla niego kolor czerwony, mówi, że kojarzy mu się z soczystą truskawką. Kolor czarny kojarzy mu się z włosami mamy. Jest to bardzo piękne, dlatego że okazuje się, że kolor jest tylko i wyłącznie iluzją.
W tym momencie każdy z Was ma zakryte oczy. Co prawda widzieliśmy się przed prelekcją, w związku z tym macie jakieś wyobrażenie na temat mojej osoby i wiecie mniej więcej, jak wyglądam. Natomiast czy kolor musi być wyznacznikiem tego, co dzieje się w naszym życiu? Czy można żyć pełnią życia i jakby chłonąć wszystkie jego barwy, całą paletę tych barw, nie posiadając wzroku? Myślę, że tak. Myślę, że tak. To pokazujemy tutaj na niewidzialnej wystawie. To jest taki, już przejdę do mojej pracy, o której pewnie będę mówiła najdłużej, to jest taki specyficzny, bardzo unikalny projekt kulturalno-edukacyjno-społeczny, który powstał ponad 8 lat temu na Węgrzech, w Budapeszcie. Tam zrodziła się ta idea i powstała pierwsza niewidzialna wystawa. 4 lata temu projekt, że tak powiem, przeszedł poza granicę Węgier. Otworzyła się czeska wystawa w czeskiej Pradze. I my 10 grudnia będziemy obchodzić swoje 3 urodziny. To jest dla nas bardzo, bardzo ważny moment, dlatego że na samym początku, jak przychodziłam na niewidzialną wystawę, ludzie pytali mnie, no, niewidzialna wystawa, przecież to jest jakieś zaprzeczenie. Co to jest? No, jak można zobaczyć ciemność? Po co właściwie tu mamy przychodzić? Czy to jest tak bardzo interesujące, że warto zapłacić za bilet 25 zł? Oczywiście, bardzo ciężko jest przekonać osoby, które z natury są w pewien sposób negujące wszelkie bardzo specyficzne projekty. Ale udało się tutaj ściągnąć mnóstwo osób, ja mówię o sobie tutaj, jakby osób, które nie były przekonane, które tak naprawdę być może bały się, być może były ogarnięte pewnego rodzaju lękami, a jednak po przejściu wystawy, mamy takie, tutaj przejdę może jeszcze do naszego hasła przewodniego, wyobraź sobie, że całkowicie gaśnie światło. Każdy z Was może teraz tego doświadczyć, no może nie w takim stopniu jak u nas na niewidzialnej wystawie, a może jeszcze w międzyczasie poproszę o podniesienie ręki te osoby, które u nas były na niewidzialnej wystawie. No dużo, dużo Was nie, więc te osoby, które znają już niewidzialną wystawę, czy były tutaj raz, czy były dwa, czy jak nasza rekordzistka 11 razy, za każdym razem w tej ciemności odkrywają nowe barwy, można tak powiedzieć. Przewodnikami na naszej wystawie są, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, osoby niewidome i słabowidzące w znacznym stopniu, czyli już te, które posługują się białą laską, które na co dzień widzą być może 5-10%, to jest maksymalnie. Można się zastanowić, 10% pola widzenia to jest dużo czy mało. Oczywiście to zależy od schorzenia, które gdzieś tam towarzyszy w życiu tych osób. Zasadniczo jest to bardzo mało. Oczywiście osoby słabowidzące z jednej strony, które też z nami pracują, jest ich około połowa, można powiedzieć, że mają lepiej, tak, bo jeszcze mogą chłonąć to, co niesie świat. Z drugiej jednak strony, tu mogłabym wejść na jakby nowy obszar tego, o czym mogłabym mówić, ale nie chcę jakby tutaj poruszać tego tematu, bo to jest temat społeczny bardzo nieprzyjemny, jeżeli chodzi o zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Takie osoby są nieco wykluczane, bo z jednej strony one są niepełnosprawne, z drugiej strony no jeszcze coś widzą, więc ciężko powiedzieć, na ile będą przydatne w zespole. U nas tak naprawdę w zespole każdy niesie ogromną wartość. I w momencie, kiedy ja przyszłam tutaj na niewidzialną wystawę, zaraziłam się tym środowiskiem, zaraziłam się optymizmem tych osób i trochę się zawstydziłam, wiecie, bo za każdym razem, jak myślę o moich kolegach, o mojej załodze, nigdy nie mówię o moich pracownikach, bo mam wrażenie, że jesteśmy takim statkiem, który sobie fajnie płynie i okej, jestem kapitanem, ale ten zespół tworzy cała załoga i niewidzialna wystawa być może nie byłaby taką niewidzialną wystawą bez mnie, ale na pewno nie byłaby taką niewidzialną wystawą bez moich kolegów i koleżanek. Zawstydzają mnie często w momencie, kiedy słyszę, a wiesz, płyniemy teraz w 24-godzinnych regatach. No, płyniemy właśnie w rejs, tak, po Morzu Bałtyckim. Będę skakał na bungee jumping. Jedziemy właśnie na specjalną akcję, którą zresztą organizuje jeden z moich kolegów niewidomych, Robert. Niewidomy za kierownicą. Dużo paradoksów. Na niewidzialnej wystawie w ogóle jest bardzo dużo paradoksów. Tutaj dzieją się rzeczy, które myślę po wyjściu, uświadamiają nam, że jest jakiś zupełnie inny porządek rzeczy, że warto zejść trochę na ziemię, być trochę bardziej pokornym, przestać narzekać na takie proste, zwykłe rzeczy jak, nie wiem, zła pogoda, złamany paznokieć, nie wiem, nieudany dzień w pracy. Okej, to wszystko dzieje się, ale to dotyczy zarówno mnie, zarówno Was, jak i właśnie moich kolegów, mojej koleżanki, z którymi pracuję i tworzę niewidzialną wystawę. Te osoby nie mają takiej możliwości, jaką mają tutaj wszystkie osoby zebrane, czyli nie mają możliwości podejścia do okna i zobaczenia, że świat jest naprawdę fantastyczny, że te wszystkie kolory, tak, błękit nieba, nie wiem, szarość ulic, która też ma naprawdę, uważam, dużo uroku, cieszą nas, uśmiech naszego, nie wiem, męża, żony, przyjaciela, mamy, taty.
Mamy możliwość cieszenia się tym i warto z tego korzystać. Trzy lata trwa nasza niewidzialna wystawa, no prawie 3 lata, to już tak podciągam się pod ten nasz jubileusz, bo za każdym razem bardzo mocno go przeżywam. Robimy różnego rodzaju statystyki, których nie robimy na co dzień, bo tak naprawdę ważne jest to, że codziennie odwiedzają nas fantastyczni goście. Bardzo, bardzo rzadko zdarza się, że ktoś, nawet początkowo sceptyczny, wychodzi pełen uprzedzeń, pełen tak naprawdę stereotypów, chociaż zdarzają się takie osoby. Bo mimo wszystko, no ludzie są różni, tak? I odwiedził nas już ponad 150 tysięcy gości w różnym wieku, począwszy od uczniów klas podstawówki, gimnazjum, liceum, studenci, seniorzy, osoby dorosłe z rodzinami, różne środowiska. Zapraszamy tutaj osoby ze środowisk wykluczonych, z domów dziecka, tak naprawdę z zakładów penitencjarnych. I za każdym razem nasi goście dają nam naprawdę fantastyczną energię i myślę, że my odwdzięczamy się tym samym. Godzina w ciemnościach, którą tutaj przeżywamy, ta sala, na której znajdujemy się w tym momencie, jest to taka ekspozycja widzialna, to jest takie przygotowanie do tego, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami. Oczywiście ona wnosi dosyć sporo, patrząc z technicznego punktu widzenia. Natomiast to, co dzieje się w naszej części niewidzialnej, jest najbardziej inspirujące. Myślę, że warto tak naprawdę zanurzyć się właśnie w ten czarny kolor po to, żeby zrozumieć, jak piękne są kolory, które towarzyszą nam na co dzień. Ja będę to powtarzać jak mantrę. Mamy 6 całkowicie wyciemnionych pomieszczeń, które imitują scenerię z życia. Bo nie chodzi o to, żeby tak jak tutaj, no, jakby to była moja robocza wizja tego, jak możecie chociaż tak dotknąć tej ciemności, więc mam opaski na oczach, no ja akurat nie mam, wy macie opaski na oczach, więc możecie troszeczkę jakby skoncentrować się, myślę, też na tym, co ja mówię, nie patrzymy gdzieś na boki, to myślę, że jest też bardzo duża wartość dodana. Natomiast zanurzając się w tę ciemność, o której mówiłam, spędzając godzinę z niewidomą osobą, okazuje się, że tak naprawdę, powtórzę to jeszcze raz, doceniamy to, co mamy, uczymy się pokory, jesteśmy bardziej otwarci. Bo często zdarza się tak, oczywiście nie jest to taka sytuacja, która jest permanentna. Zdarzają się grupy z różnych środowisk, często osoby na wysokich stanowiskach, ponieważ my robimy takie warsztaty team buildingowe również tutaj, chcemy integrować. Ciemność naprawdę bardzo, bardzo integruje. Zdarza się, że przychodzą menedżerowie z wyższego szczebla ze swoimi pracownikami, w środku są tacy bardzo otwarci, wszyscy są, że tak powiem, jedną spójną drużyną i mówią do siebie po imieniu i nagle okazuje się, że po wyjściu z tych ciemności, spinamy się, podciągamy ten krawat i po raz kolejny przechodzimy do tego schematu pracodawca-pracownicy. To jest niesamowite, bo może w pewnym sensie, tak mi się wydaje teraz, myślę sobie o tym na gorąco, pokazać, jakie mamy problemy w zespole, bo wydaje mi się, okej, ja mogę tylko i wyłącznie patrzeć przez swój pryzmat, że jednak integracja w zespole i taki brak takiego ogromnego dystansu sprawia, że możemy mówić właśnie o załodze. To jest to, o czym mówiłam kilka minut temu, że płyniemy tym jednym statkiem. Ja zawsze staram się skracać dystans bez względu na to, z kim pracuję. Tak się złożyło, że studiowałam bardzo długo i niezbyt szczęśliwie dziennikarstwo. No, ale każdy wybiera taki kierunek w młodym wieku, jaki tam mu się podoba. A całe życie już od 13 lat związana jestem z zarządzaniem. Zarządzałam i w gastronomii, i w handlu, i w sportach walki. Teraz jestem tutaj, więc okazuje się, że nie ma znaczenia, jaka jest branża. Ważne jest to chyba, jaki jest człowiek, czy potrafi się odnaleźć i stworzyć fajny zespół. Dla mnie fajny zespół to jest taki, który trwa, który nie rozpada się, który tak naprawdę wzbogaca się o nowe osoby, a z którego nie odchodzą ludzie, którzy w pewnym momencie czują się być może dyskomfortowo, mają jakieś problemy, których nie potrafimy wspólnie rozwiązać. Zaczynaliśmy tutaj na niewidzialnej wystawie w bardzo małym gronie. To było 8 przewodników. Warto powiedzieć zresztą, że oprócz osób niewidomych, z którymi pracujemy, mamy tutaj fantastyczną grupę studentów, między innymi Małgosię, którą być może poznaliście na początku. To są osoby, które bardzo mi pomagają i jakby ogarniają to życie administracyjne takie naszej niewidzialnej wystawy. No, jest to potrzebne. Natomiast zaczynaliśmy od 8 przewodników, w tym momencie mamy ich już 20. Więc fajne jest to, że mimo iż ktoś gdzieś od nas odszedł, no bo zdarzają się różne sytuacje, rozstawaliśmy się w bardzo fajnym klimacie i tak naprawdę mamy ze sobą kontakt. To jest, myślę, naprawdę bezcenne. W związku z tym mogę jeszcze raz powiedzieć, że ta ciemność, którą tutaj mamy na niewidzialnej wystawie, może inspirować, może wskazywać pewien kierunek tego, jak ze sobą żyć, jak ze sobą rozmawiać, bo język niesamowicie mocno się rozwija. Tam
zwłaszcza pod czujnym okiem, znowu paradoksalnie brzmi, naszego niewidomego przewodnika. I zaczynamy dostrzegać rzeczy, których wcześniej nie dostrzegaliśmy. To jest fantastyczne. Mam nadzieję, że każdy, kto zwiedził niewidzialną wystawę, jest tego samego zdania. Mam nadzieję, że to nie jest troszeczkę taka jakby moja, tak już poprawiam koszulkę, oczywiście, że nie jest to tylko i wyłącznie taka moja wizja tego, co robię, że jest to tak fantastyczne i w ogóle niepowtarzalne, choć faktycznie niewidzialna wystawa jest jedna w swoim rodzaju. Mamy też taką zasadę, że jedna niewidzialna wystawa w jednym kraju, w którym się pojawia. Nie jesteśmy jakimś takim projektem, który jeździ od miasta do miasta. Oczywiście staramy się nadążać za potrzebami i mamy taką naszą instalację plenerową, którą pewnie niedługo będzie można zobaczyć z okazji Międzynarodowego Dnia Białej Laski, którego jesteśmy też między innymi organizatorem. Świętujemy go na swój sposób. Będzie 15 października. Bardzo serdecznie oczywiście zapraszam. Informacje będą pojawiać się u nas na stronie, na naszym Facebooku. Mam nadzieję, że ekipa Creative Mornings przypomni o tym, bo to takie ważne święto. Chcemy zwrócić uwagę po raz kolejny na to, kim są osoby niewidome, z jakimi problemami się borykają, ale przede wszystkim i to, co jest ważne tutaj na niewidzialnej wystawie, co chcemy pokazać, że to nie są osoby, wbrew temu, co mówią stereotypy, wycofane z życia społecznego, choć pewnie i tak się zdarza. To wszystko zależy od tego, w jaki sposób człowiek od małego, w momencie, kiedy nie widzi od urodzenia, czy w pewnym momencie swojego życia jest prowadzony, jest inspirowany, jakimi ludźmi się otacza. Chcemy pokazać, że są osoby pełne życia, które realizują mnóstwo swoich pasji, które są bardzo otwarte, bardzo pozytywne i czasem mam wrażenie, że gdzieś zapominają tej swojej niepełnosprawności, odkładają ją po prostu na bok, bo nie to się liczy, a tak naprawdę życie, które po prostu przepływa. I warto, myślę, skoncentrować się na każdym dniu, bez względu na to, czy jest on dniem tylko i wyłącznie pokolorowanym na czarno, czy towarzyszą mu również inne barwy. Myślę sobie, że na tym zakończę, bo jakby chcę pozostawić pewną nutkę niedosytu. Chciałabym wszystkich bardzo, bardzo serdecznie zaprosić na niewidzialną wystawę, bo to, co ja tutaj mówię, to jest tylko i wyłącznie taka wędka. Chciałabym, żebyście złapali tę rybkę, żebyście mogli poznać fantastycznych ludzi, z którymi pracuję. W związku z tym dla wszystkich uczestników, bez względu na to, czy byli u nas, czy nie byli, mam taką małą niespodziankę, którą też sobie wymyśliłam dziś w tym ferworze mojej walki z czasem. Pomyślałam sobie, że jak się spóźni, to muszę to jakoś, kurczę, wynagrodzić tym wszystkim, którzy będą czekać. Na szczęście nikt na mnie nie czekał, ale myślę, że pomysł może się sprawdzić. Każda z osób, która tutaj do nas dziś przyszła, poświęciła swój czas, dostanie od nas taką, no mówię, roboczą, napisaną długopisem, ale myślę, że naprawdę od serca kartkę, kupon, 2 bilety w cenie jednego, więc jeżeli macie ochotę przyjść z kimś tutaj do nas i poznać niewidzialną wystawę tak od środka, spenetrować tę ciemność, ten czarny kolor i przekonać się, że jest on naprawdę pełen barw, to zapraszam serdecznie. I dziękuję za poświęcony czas. Jeśli są jakieś pytania, to oczywiście, nie zdejmując maski, bardzo chętnie na nie odpowiem, bo jednak mimo wszystko chciałabym, żebyśmy pozostali w tym ciemnym klimacie do momentu, aż zakończymy naszą prelekcję. Jeśli są jakieś pytania, to zapraszam. Małgosiu, tak z ciekawości. Czy jest jakaś grupa zawodowa albo społeczna, która z Twojego doświadczenia jest najbardziej zaskoczona tym doświadczeniem bycia w ciemności? To się odwołuje do moich doświadczeń, to było dla mnie niezwykłe i jestem bardzo ciekawa. Ja myślę, że no tutaj oczywiście trzeba powiedzieć o dzieciach i młodzieży, które tak naprawdę o integracji uczą się w szkołach, ale to jest wszystko pusty frazes, bo to jest tylko i wyłącznie teoria. I w momencie, kiedy przychodzą tutaj i gdzieś tam zderzają się z tym tematem, to często jest to dla nich taka dosyć gorzka lekcja i taki kubeł chłodnej wody wylanej na młodą głowę. Ale drugą taką grupą no to są ludzie pracujący w dużych firmach, często menadżerowie, którzy gdzieś tam właśnie, to jest to, o czym przez chwilę wspomniałam, pod tym swoim krawatem, tacy spięci, pełni prawda, tych wszystkich cyferek, statystyk, problemów, przychodzą tutaj i nagle okazuje się, że jejku, istnieje coś więcej niż tylko praca. I te problemy, z którymi oni na co dzień się spotykają, są takie błahe, takie małe. Tak naprawdę można o nich zapomnieć, bo aż wstyd,
Tak mi się wydaje, aż wstyd myśleć o problemach w takich kategoriach, w momencie, kiedy inne osoby, bo znam mnóstwo osób, które też pracują na wysokich stanowiskach i są osobami niewidomymi. Notariusze, tłumacze, nie wiem, no, również kierownicy różnych fundacji czy organizacji, którzy też mają problemy, też ich goni czas, kwartał, miesiąc, zamknięcie i tak dalej, i tak dalej. A oprócz tego, no, nie mogą się posiłkować swoim wzrokiem. Myślę, że to jest takie dosyć duże utrudnienie, prawda? A jednak nie tracą wigoru, jednak w jakiś sposób radzą sobie z tym tematem i idą do przodu jeszcze. To jest to, co zawsze mnie zawstydza. Oni mają czas na realizowanie swoich różnych pasji, zainteresowań. No, warto się temu przyjrzeć, tak? I też myślę, że stanąć na chwilę i pomyśleć, gdzie jestem w tym momencie, co robię i czy jestem zadowolony ze swojego życia. Bo za każdym razem, kiedy pytam moich kolegów, moich współpracowników, moją załogę, czy jesteście szczęśliwi, czy jesteście zadowoleni, oczywiście oni chcieliby widzieć. To jest jasne, prawda? No, nie oszukujmy się. Każdy z nas chciałby cieszyć się życiem, zwłaszcza, że mamy w tym momencie czasy bardzo obrazkowe, tak? Jesteśmy bombardowani obrazkami w 70%. Reszta to są nasze pozostałe zmysły. To jest słuch, to jest dotyk, to jest zapach i smak. Ale jednak te obrazy do nas najbardziej przemawiają, więc mam nadzieję, że ten mały eksperyment z opaskami na oczach też w jakiś sposób pozwolił się zatrzymać i może troszkę inaczej odebrać to, co tutaj do Was powiedziałam. Trochę wyszłam poza to pytanie, no ale to tak, to chyba właśnie o to chodzi, żeby zainspirować, prawda, pytanie. No właśnie takie jest takie wrażenie, że najbardziej czerpiamy ze wzroku, nie? Ale nie doceniamy na przykład tego, co ja uważam, w ogóle dotyku. Znaczy ja myślę, że w ogóle to jest, tak. I słuch, bo my na przykład słuchamy, ale nie słyszymy bardzo często. Gdzieś treści przepływają przez nas, ktoś może do nas mówić, a my tak naprawdę zapamiętamy tylko jakiś ułamek tego, co ta osoba chciała powiedzieć, bo patrzymy, jaki ma zegarek, jakie ma buty na przykład. Jest źle uczesana, swoją drogą, właśnie zastanawiam się, czy moje włosy są dalej tak... Dobrze, okej, bardzo się cieszę. Więc warto jest po prostu posłuchać. Mam nadzieję właśnie, jeszcze raz tutaj wrócę do tych moich opasek, że te opaski pozwoliły skoncentrować się bardziej na przysłuchiwaniu się temu. Na początku chciałam zrobić taki eksperyment z kawą, żeby od razu wszystkich poczęstować nie tylko kawą, a właściwie wy poczęstowalibyście kawą i opaskami, ale stwierdziłam, że będę bała się tych wrzących plam i ewentualnych później problemów z tym związanych, więc darowałam sobie. Aczkolwiek my też prowadzimy takie warsztaty smaku, akurat to są niewidzialne degustacje. I tam faktycznie można odkrywać kolejne swoje zmysły i naprawdę można je odkrywać, bo okazuje się, że wino to nie tylko wino, że wino to są po prostu niesamowite, to wszystko, o czym się mówi. Ja nie jestem koneserem wina, nie bardzo w ogóle gustuję w alkoholach, ale akurat niewidzialna degustacja mnie porwała, bo te wszystkie teksty, o których kiedyś słyszałam, ten bukiet, ta śliwka, to drewno, ten dym i te fantastyczne różne klimaty, to ma jakąś rację bytu. W momencie, kiedy nie patrzę na kieliszek i na osobę, z którą to wino ewentualnie degustuję, koncentruję się i te moje zmysły pracują po prostu tak intensywnie, to jest fantastyczne. Podobnie jest z dotykiem, prawda? Ostatnio przyszłam tutaj z moją maleńką córeczką, żeby przedstawić ją moim kolegom z zespołu i żeby oni mogli ją poznać. No i koledzy mówią, czy możemy ją zobaczyć? Oczywiście. Swoimi dłońmi dotknęli główki, dotknęli twarzy, oczywiście w pewnych granicach, prawda, higienicznych. Nie dlatego, że ja tak poprosiłam, tylko każdy wie, jak to jest z małymi dziećmi, prawda. Dotknęli rączek i stwierdzi, ładna dziewczyna. No kiedyś moja słabowidząca, bardzo słabowidząca koleżanka stwierdziła, że mam szczupłe i zgrabne nogi. Ja zawsze tak sobie myślę, że tu chyba jednak ten 5%, to 5% widzenie może troszeczkę zaburzać pewne rzeczy. No, nie jest tak źle, ale myślę, że troszeczkę popłynęła. Natomiast wszystkie reakcje są takie strasznie spontaniczne i szczere i cieszę się, że ktoś poprzez dotyk, bo te nogi też były oczywiście, że tak powiem, wymacane, zanim werdykt został, że tak powiem, tutaj, zanim werdykt zapadł. Natomiast tak jak mówię, zmysły pozawzrokowe są naprawdę fantastyczne. Warto robić sobie chociaż mały trening. Nie mówię tutaj na niewidzialnej wystawie, ale czasem warto jest zgasić światło, czy właśnie zawiązać sobie oczy i porozmawiać może z osobą, z którą się mieszka, z osobą, z którą się żyje, ze swoim przyjacielem, zrobić sobie taką małą sesję, to troszeczkę pachnie psychoterapią, ale nie o to chodzi. Po prostu posłuchać, co ma druga osoba do powiedzenia, dotknąć jej dłoni i
poczuć strukturę skóry, jest fantastyczna, naprawdę, my o tym w ogóle nie myślimy. Napić się tego wina, czy zjeść, nie wiem, kawałek czekolady i po prostu otworzyć swoje zmysły i cieszyć się tym, co mamy i nie zawracać sobie głowy reklamami, które nas bombardują z każdej strony, tym, jak wyglądamy na co dzień. Oczywiście nie chodzi mi o to, żeby tutaj totalnie teraz zrobić odwrót w drugą stronę, zaniedbać się i myśleć tylko o tym, no ważne jest to, co druga osoba usłyszy, tak? Czy w momencie, kiedy, nie wiem, złapiemy się za ręce, co poczuje. Ale wzrok naprawdę nie powinien dominować. Wydaje mi się, że powinniśmy ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć, robić wszystko, żeby te nasze pozostałe zmysły, które są fantastyczne i niedoceniane, mogły zagrać tak jak powinny i tak jak na to zasługują. Dziękuję. O. Mam takie pytanie. Jasne. Jaka jest, jeśli w ogóle, różnica w sposobie myślenia, funkcjonowania? Przede wszystkim myślenia, nie funkcjonowania. Między grupą osób, które traciły wzrok później w trakcie życia, a taką grupą osób niewidomych od urodzenia. Myślę, że to pytanie najlepiej byłoby skierować oczywiście do moich kolegów, ale ja też o to pytałam niejednokrotnie, więc mogę podzielić się tym doświadczeniem. Osoby, które nie widzą od urodzenia, są pozbawione pewnych schematów myślowych, jak sądzę. Myślę, że można to tak nazwać. Jeżeli są dobrze i fajnie prowadzone w kierunku orientacji przestrzennej, takiego normalnego funkcjonowania, jeżeli nie położony jest nad nimi klosz, bo tak się też często zdarza i często właśnie to te osoby gdzieś tam są pokazywane, przez to tworzą się stereotypy takiego smutnego człowieka w wyciągniętym, poplamionym swetrze, który nie dba kompletnie o siebie, siedzi gdzieś w kącie i właściwie jest totalnie pasywny. Jeżeli te osoby są dobrze rehabilitowane od początku, to nie ma tak naprawdę różnic między mną a tą osobą, oprócz tego, że faktycznie nie widzą tego, co się dzieje dookoła, ale dzięki tym swoim zmysłom, o czym powiedziałam wcześniej, one są bardzo czujne i funkcjonują w sposób taki bardzo intensywny. Nie wiem, czy użyłam tutaj dobrego słowa, natomiast te granice między osobami widzącymi a niewidomymi się zacierają, ale nie o to pytałeś, więc już idę do tej drugiej grupy. Osoby, które straciły wzrok w pewnym momencie swojego życia, borykają się z traumą, myślę. Tu nie da się ukryć. My mamy takie osoby, które straciły wzrok gdzieś tam, czy to w okresie nastoletnim, czy to w okresie już dorosłego życia, kiedy już miały, nie wiem, rodzinę, pracę, taką, wiecie, stabilizację, która, bez względu na to, co ktoś mówi, myślę, że każdemu ta stabilizacja jest potrzebna, bo to jest takie poczucie bezpieczeństwa, o które każdy walczy w swoim życiu, bez względu na to, co mówi na zewnątrz, że chciałby sobie być singlem, że uwielbia przygody, adrenalny i tak dalej. Każdy gdzieś tam poszukuje, myślę, w głowie takiej ciepłej przystani. Nagle okazuje się, że ciach. Przestajemy widzieć, bo cukrzyca, bo wypadek, bo cokolwiek innego. I myślę, że te osoby najpierw muszą przerobić tę traumę, muszą się zmierzyć z nią, muszą zasięgnąć często opieki psychologicznej. Bo jak kiedyś rozmawiałam z jednym z naszych kolegów, powiedział, wiesz, wydaje mi się, że albo każda osoba, która straciła wzrok w pewnym momencie, albo prawie każda myśli o samobójstwie. Myśli o tym, żeby ze sobą skończyć, bo wydaje się, że nic już jej dobrego nie czeka. Ale tutaj jakby dobre prowadzenie, taka opieka i wsparcie osób bliskich, bo to jest oczywiście najważniejsze, plus nauka orientacji przestrzennej, bo nagle wychodzimy i nie mamy, tak jakbym teraz was tutaj z tymi opaskami zaprowadziła na plac Zawiszy i mówię, a tylko rączki przy sobie i idziecie, prawda? Znajdźcie teraz autobus, znajdźcie 517, które jedzie w kierunku Ursusa. No, trzeba troszeczkę się namęczyć, trzeba przede wszystkim otworzyć, myślę, otworzyć siebie na umiejętność rozmowy z ludźmi, na pokonywanie takiego wstydu, prawda? Gdzie jestem? Gdzie mogę znaleźć przystanek? Czy może mi pani pomóc? A tu kwestia jakby pomocy osobom niewidomym to jest zupełnie jakby odrębna sprawa, o której też mogę mówić bardzo długo, bo ważne jest, żeby pomagać, ale ważne jest, żeby umiejętnie pomagać, czyli nie przeszkodzić swoją pomocą, nie brać za rękę tego biednego niewidomego, co się często zdarza, bo tutaj rozmawiam na różne tematy z moimi kolegami. Ktoś kogoś porywa, prawda, na krawędzi przejścia dla pieszych, biegnie z tą osobą na drugą stronę. Być może ta osoba wcale tego nie chciała, być może ta osoba po prostu czekała na drugą osobę i wprowadza się pewien chaos. Także już usystematyzuję to wszystko. Różnica jest taka, że osoby, które rodzą się z dysfunkcją wzroku, rodzą się niewidome, no, nie przerabiają tej traumy w taki sposób, w jaki przerabiają ją osoby, które gdzieś tam ten wzrok straciły i muszą swój świat budować na nowo. Ale przykład osób, z którymi pracuję i wielu moich znajomych niewidomych, którzy z nami nie pracują, pokazuje, że można. I to jest kwestia tak naprawdę siły woli, charakteru i wsparcia osób, które nas otaczają.
A jakieś takie śmieszne zdarzenie, które miało miejsce tutaj, podczas kiedy jesteś dyrektorem? Znaczy, śmiesznych wydarzeń, znaczy nie wiem, czy nazwać to śmiesznym, ja lubię o tym opowiadać, choć nie jest to może zbyt popularne. Tu się zdarzają takie absurdalne sytuacje, które wywołują w nas falę śmiechu. Gdzieś tam podczas tego swojego dosyć chaotycznego wystąpienia, które właśnie miało miejsce, opowiadałam też o różnych ludziach, którzy mimo tego, że przychodzą tutaj, że spędzają godzinę ze sobą niewidomą, a w dynamicznej sytuacji poprzez te 60 minut, to jest mniej więcej 60 minut, też stają się osobami niewidomymi, tak? No bo jednak przemierzają kolejne pomieszczenia, osoby, które były wiedzą jakie i nie powiedzą oczywiście, stają się osobami niewidomymi, bo godzina bycia osobą niewidomą myślę, że powinna trochę zmienić człowieka, ale są takie osoby, które gdzieś mimo wszystko wychodzą i dalej są pełne stereotypów, bardzo absurdalnych. Mam wrażenie, że czasem to jest tak, że nawet gdzieś to się pogłębia. Na szczęście jest to naprawdę ułamek procentowy. Myślę, że na te, nie wiem, 15 tysięcy osób, które nas odwiedziło, takich osób mogło być 100. 150 tysięcy osób, przepraszam, nie 15, 150 tysięcy osób, mogło być 100 takich osób, które na przykład jeszcze w ciemności, bo mamy tam taki moment podsumowania, w którym nasi goście rozmawiają z osobą, która ich prowadzi, z przewodnikiem na różne tematy, tak żeby dowiedzieć się czegoś, co ich nurtuje. I zdarzały się pytania bardzo absurdalne. Ja na naszym Facebooku, którego tam mozolnie prowadzę, umieszczam takie kwiatki. Pytają się, a jak osoba niewidoma korzysta z toalety? Albo na przykład, skąd osoba niewidoma wie, że myje włosy szamponem, a nie przyprawą? Są jeszcze takie bardziej hardkorowe pytania, ale już oszczędzę. Natomiast to pokazuje, że ta lekcja nie została odrobiona. My też jakby staramy się być coraz lepsi i zawsze przegadujemy tego typu pytania. Zastanawiamy się, kurczę, czy coś z nami jest nie tak, tak, czy coś z przewodnikiem było nie tak, skoro nie potrafił tej osoby skierować na ten odpowiedni tor. Wydaje mi się, że nie. Po prostu wśród nas zawsze znajdą się osoby, które choćbyśmy próbowali wtłoczyć im wiedzę za pomocą wszelkich możliwych środków, one po prostu na tę wiedzę będą oporne. Plus myślę, że tutaj najważniejszą sprawą jest poziom wrażliwości, poziom empatii. Nasi goście zasadniczo przychodzą tutaj właśnie bardzo otwarci, bardzo empatyczni, bo nikt tutaj na siłę raczej nie ściąga, chyba że jest to, nie wiem, zwariowana klasa gimnazjalistów, ale i oni tę lekcję odrabiają. Natomiast zasadniczo przychodzą to osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, które są otwarte, które cieszy to, że mogą doświadczyć czegoś nowego i po tej skończonej lekcji otwierają oczy i okazuje się, że widzą i to jest bezcenne. Także z takich zabawnych historii to raczej te absurdalne, z których oczywiście śmiejemy się, bo nie chodzi o to, żeby się obrażać, nie chodzi o to, żeby być niegrzecznym. Z tego co pamiętam, kolega, który został zapytany o korzystanie z toalety, powiedział, że ma kamerdynera Jana i on mu zawsze pomaga w takich sytuacjach. Oczywiście później starał się jakby jeszcze raz wytłumaczyć, że to nie jest takie straszne, że przecież te osoby normalnie funkcjonują, wystarczy trochę pomocy albo nauka orientacji przestrzennej, no bo jakby w domach nie mają swoich asystentów i funkcjonują świetnie, normalnie i nie wiem, prowadzą zwykłe życie, imprezują, no, żyją tak jak każdy z nas. To jest myślę, że istota sprawy. Ale ogólnie u nas na niewidzialnej wystawie jest zawsze bardzo wesoło i staramy się, żeby to nie była tylko taka smutna lekcja i doświadczenie o byciu niewidomym, ale żeby to była też fantastyczna przygoda, która będzie niezapomniana, która pokaże właśnie, powtórzę to, że osoby, z którymi pracuję, są naprawdę niesamowite, pełne energii i warto je poznać, do czego bardzo zachęcam. Jeśli nie ma pytań, to można zdjąć maskę oczywiście. Dziękuję. Dzięki.